sprzęt do nagrywania. Pani Mosiura, kontynuujemy przesłuchanie. Proszę, zaczął Pan mówić przed przerwą. Ale to wrócimy, bo już... Zmierzamy do tego, co Pan robił dokładnie na tej dyskotece. Tak, padło pytanie, co robiłem na dyskotece. No to tak, przybyłem na dyskotekę, wydaje mi się, że to była przed, po 19, przed 20, bo to do 20 miało się powoli to rozkręcać. No tak jak wspominałem szybciej, pomagałem prawdziwym tym ochroniarzom oraz pracowałem i na szatni, i na terenie tej dyskoteki. No i do której godziny Pan wykonywał swoje czynności? Bilety też Pan sprzedawał? To znaczy, no żeśmy... Tak. Czasami wchodziłem po prostu... Raz było tak, że oni stali, ci chłopaki z Wrocławia, raz tak, że ja stałem i tam te bilety się sprzedawał. W zależności, gdzie była potrzeba, żeby ktoś gdzieś tam poszedł. Nie mogę się... Proszę zadać pytanie. Do której godziny Pan wykonywał te czynności ochroniarza? Teraz tak trochę będę strzelał, ale wydaje mi się, że tak do godziny drugiej to wszystko trwało. Mi się wydaje, że dłużej to nie trwało. A co nie trwało? Czyli dyskoteka czy Pana czynności? Nie, dyskoteka. Bo byłem do końca dyskoteki. A do której godziny, czy Pan pamięta, sprzedawaliście bilety? Od której godziny był wstęp wolny? Nie, nie pamiętam tego. Czy to było... Nie, nawet nie wiem, czy był ogólnie wstęp wolny. Czy oni do końca sprzedawali... czy w ogóle były do końca sprzedawane bilety. Nawet nie, byłem szczerze, że nie pamiętam już teraz, czy tam były bilety, czy się dawało pieczątkę na rękę, prawda? Pamiętam, że tych ludzi było bardzo dużo, bo jak mnie przynieśli do szatni, żebym w szatni układał te kurtki, to długo trwało, dużo ludzi przychodziło i to długo trwało. A czy był taki czas podczas tej dyskoteki, że przestał Pan pracować i mógł Pan się sam bawić? Nie. Nie było. Nie było takiej sytuacji, cały czas... Jak to w noc sylwestrową, nie powiem, bo tam też żeśmy poszli i wypiliśmy po piwie na zapleczu. Ale nie było tak, żeby to była taka, żebym po prostu przerwał całą pracę i sobie poszedł gdzieś tam, nie wiem, bawić się. Co, nie? Czy Pan wtedy miał dziewczynę? Czy ja w ten czas miałem dziewczynę? Chodziłem w ten czas z tą swoją teraz żoną, ale żeśmy się tak już rzadko spotykali, to znaczy była taka jakby przerwa, rzadko spotykali i zapoznałem koleżankę tą Dorotę właśnie, którą odwoziłem i z nią tam, ja nie pamiętam, było krótko, z miesiąc, dwa, może trzy tam jeździłem do niej, ale żeśmy z sobą nie chodzili, tylko żeśmy się kolegowali, czy nie? A na tej dyskotece była Pana obecna żona, bądź też ta Dorota? Nie. Nie. Na pewno nie było ani jednej, ani... Znaczy nie wiem jak Dorota, ale wydaje mi się, że jej nie było na tej dyskotece. Nie pamiętam. Nie chcę skłamać. Nie pamiętam. Na pewno nie było mojej żony. Na pytanie, a proszę powiedzieć, czy jest Pan w stanie wymienić osoby, które tam były na dyskotece, które Pan znał? Które wchodziły na dyskotekę? Tak, wchodziły na dyskotekę i tam się bawiły. Ja powiem tak, po tak długim okresie czasu już nie pamiętam, ale po ostatnim przesłuchaniu, co rozmawiałem z Panem Remigiuszem, to pokazywał mi zdjęcia osób, które tam mniej więcej wchodziły, no to takie z twarz kojarzę. Ale tak jakbym miał powiedzieć nazwiskami, to jest. Tym bardziej, że ja często chodziłem tam na tą dyskotekę i mógłbym kogoś skrzywdzić, powiedzieć, że on był
że był, a był powiedzmy tydzień szybciej, co nie? A jak pan często chodził na tę dyskotekę? Ja powiem panu w ten sposób, panie prokuratorze. Mi tam nikt za to nie płacił. Pomagałem. Tym, za to, że pomagałem, miałem możliwość być na dyskotece, ale być na dyskotece jako ochroniarz, w cudzysłowie. Do baru miałem dostęp, można było wziąć tam sobie piwo czy ten. Zawsze, no i jakby nie było, zawsze ten był taki prestiż, no, bycia tym ochroniarzem w takiej dyskotece, jak to Załebka, prawda? Ten pan mi nigdy nie płacił, zawsze chodziłem tam, bo chciałem. Z Pawłem Morańskim dostaliśmy te kurtki, no zawsze było, no co, jedziemy na balety, no jedziemy, no to, a dużo tych naszych znajomych przychodziło tam, tych z Laskowic, na tą dyskotekę, także zawsze to też, no nie wiem, to może takie głupie zachowanie młodzieniaszka, prawda? To ja panu wymienię nazwiska paru, kilku osób, a pan mi powie, czy one były na dyskotece, czy pan w ogóle znał? Ja bym wolał na przykład, jakbym zobaczył zdjęcie, to bym szybciej powiedział, czy te osoby były. Ale teraz skupmy się na nazwiskach. Zacznijmy od osoby kluczowej, tak? No bo później pan, rozumiem, już widział zdjęcia i wie pan, jak wyglądała pani Małgorzata Kwiatkowska, tak? No, ze zdjęcia tego, co jest na czarnej tej... Czy skojarzył pan, że pan ją widział na tej dyskotece? Czy ja kojarzę, że ją widziałem na dyskotece? Wydaje mi się, że ją widziałem na tej dyskotece. Czy ona była w środku? Mi jest ciężko powiedzieć, ale pamiętam, że przed dyskoteką, po tej, ale to też ja mówię to, co... To, co kojarzę, że przed tą dyskoteką było coś takiego, tylko ja nie wiedziałem, że to była Kwiatkowska, co nie? Prawdopodobnie to była ona. Że było coś takiego, że był jeden gościu, który powiedział, że przyszedł po nią i ją zabiera do domu. Coś takiego utkwiło mi w pamięci. Teraz bym ciężko mi było tak to opisać idealnie. Ale wiem, że o tym się dużo mówiło i z tego, co pamiętam, mógłbym powiedzieć, że coś takiego się wydarzyło. A co znaczy o tym się dużo mówiło? No dużo się mówiło, bo z tych wszystkich zeznań, z tego, co czytali mi i co opowiadało się z policjantami, ten, że zabrał ją ponoć brat, który przyszedł, no z tego, co nawet w reportażach tych pani Kwiatkowskiej, Boże, jak ona? Krysowatej. Krysowatej. Jest, i z tego, co się rozmawiało, było zawsze tak ujęte to, że przyszedł po nią niby brat czy kuzyn, ja już teraz też nie pamiętam do końca, i on zabrał Małgosię niby do domu i te koleżanki, z którymi ona była, miało być tak, że one przytaknęły z tego, co ja to rozumiałem. Rozumiem to, na tą chwilę, co nie? I w ten czas, że no jak jej kuzyn czy tam brat ten, chociaż nawet nie wiedziałem, czy ona ma brata czy siostrę, mi się wydaje, że coś takiego było. Jeżeli to już było później przewlekane w tych całych zeznaniach i to, co tam byłem w tym miejscu, w Mielszczyźnie na tej dyskotece, no mam wrażenie, no bym mógł połączyć te dwie rzeczy. A gdzie pan wtedy stał, gdy pan to widział? W ten czas przed salą, przed wejściem na salę, na dworze, na chodniku. A z kim pan wtedy stał? Nie pamiętam. Na pewno byli to chłopaki z Wrocławia, na pewno. Bo ci ochroniarze? Ci ochroniarze, tak, bo oni zawsze stali przy tym głównym wejściu, chyba że była zadyma gdzieś tam taka... że musieli pójść tam kogoś doprowadzić czy coś. A ilu było tych ochroniarzy? Z tego, co ja powiem. Czy pan potrafi wymienić imiona? Nie pamiętam. Czy jakieś ksywy? Ostatnio żeśmy też rozmawiali z panem Mediuszem na ten temat. I tam żeśmy doszli, który to był chłopak, bo był jeden taki, który mnie lubiał.
I zawsze mi tak pomagał. W sensie tym, że jak było jakoś tam, powiedzmy, zadyma czy coś, no to człowiek tylko młody, ten to leciał pierwszy, żeby rozdzielać. I on zaraz biegł i pilnował. No, wydawało mi się, odczułem coś takiego, że on mi zdarzył jakąś tam sympatię, co nie? Ale imię i nazwiska nie pamiętam. Mogę pokazać na zdjęciu, tak jak pokazałem panu Remigiuszowi. A proszę było opisać, jak wyglądał ten ochroniarz, żeby pan pamiętał. Kawał chłopa, rękę podawał, to miał dużą. Blondynek. Nie wiem, wiek, czy on był z mojego roku, czy młodszy. Często pan go widywał na dyskotekach? On przyjeżdżał często na obstawę. Głównie w soboty, bo jak były tam w niedzielę, czy w piątki, to my żeśmy z Pawłem sobie, my żeśmy stali, sprzedawali te bilety. Może w ten sposób, bo my tak ogólnie nie byliśmy tak, żeby tam lać się na tej dyskotece i wyrzucać ludzi, czy coś, ale dochodziło do takich sytuacji, że gdzieś tam było jakieś spięcie, no to człowiek wchodził i tą osobę wyprowadzał. Na pytanie, pamięta pan, czy tego Sylwestra 96-97 brał pan udział w jakiejś interwencji z uwagi na bijące się na przykład chłopaków? Ja na tą chwilę nie pamiętam, ale znając mój charakter w ten czas, to mogło być tak, że podczas zabawy sylwestrowej była jakaś tam bijatyka. Nawet na ten temat rozmawialiśmy z panem Remkiem, że mogła być taka bijatyka i mogłem się skaleczyć, mogłem zostawić gdzieś tam swoją krew na kimś, czy nie wiem, czy podczas tej całej zadymy mogło być tak, że zostało to rozrzucone po sali, czyli mogło też gdzieś spaść na kogoś innego, co nie? No ja się obawiam, jak z tego wszystkiego widziałem te moje zarzuty. Nawet po tej ostatniej wizycie u pana Remka, to nawet z żoną żeśmy rozmawiali, że może, że nie wiem, zadawali właśnie, bo tak opowiadałem żonie, jak to wyglądało. Mówię, nawet zadawali pytania, czy była jakaś bijatyka, czy nie, czy, no bo jest prawdopodobieństwo, że może być na przykład moja krew, która wyszła z bijatyki na nie wiem, sukience, czy kurtce, czy ten mogosi, prawda? I na ten temat rozmawiałem z żoną. No nie wiem, jest ciężko. Ja na tą chwilę sobie nie przypomnę, czy była bijatyka, czy nie była. Znając dyskotekę wiejską, to zawsze była bijatyka i zawsze człowiek był młody i durny i chciał grać pierwsze skrzypce w tym. Panie Basiura, a pamięta pan, jak pan był wówczas ubrany w tej dyskotece? Nie pamiętam. Wiem, że na pewno miałem kurtkę z napisem Alcatraz. Ale w środku pewnie jej nie miałem, także... No nie, my żeśmy w środku też chodzili w kurtkach tutaj przy wejściu, ale później jak już żeśmy poszli tam na szatnię, to mogłem jeszcze mieć na szatni. Chociaż to już była duchota, już mogłem ściągnąć tę kurtkę. Czy jako tak zwane ochroniarze, mieliście jakiś ubiór, nazwijmy to ubiór firmowy? Oprócz tej kurtki nie było. A czy były jakieś wymagania ze strony szefa, jak mieliście wyglądać? Nie. Czy wszyscy ochroniarze mieli identyczne kurtki? Wszyscy ochroniarze, tak, on kupił nam kurtki Alcatraz. Były czarne kurtki z napisem Alcatraz z tyłu. No i to był prestiż taką kurtkę nosić w ten czas. Czy te kurtki miał pan w domu, czy ubierał ją pan po przyjściu na dyskotekę? Ja miałem w domu i na dyskotece. Wrócę do tych nazwisk. Czy zna pan Aleksandrę? Z nazwiska nie. Ja musiałbym zdjęcie zobaczyć. Tak nazwiskami to ciężko. Luisa Ty. Nie mówi mi to. Grzegorza za. Grzesia za. I coś więcej pan powie na temat tej znajomości? Z Grzesiem żeśmy się kolegowali, bo ja zanim podjąłem służbę w Państwowej Straży Pożarnej,
byłem ochotnikiem w Leczu-Laskowicach. I Grzesieł, akurat sympatyczna osoba, która przychodziła tam do straży na młodzieżówkę, z nim jeździłem. Grzesieł się po prostu tak znał. Był na tej dyskotece? Nie pamiętam. Daniel Krzyk. Daniel, coś mi to mówi. To też, to jest pewnie grupa tych chłopaków, Daniel z tak zwanego Jungu z Laskowic. To była grupa z Bramy. Czy był? Daniel Krzyk po nazwisku, powiem, że powiedzmy, że go znam, ale nie w taki sposób, żeby utrzymywać z nim kontakt. Po prostu wiem, podejrzewam, która to może być osoba. Ale nie utrzymywałem, czy on był, nie utrzymywałem z nim kontaktu i czy on był na dyskotece, nie pamiętam. Szczepan ci. Szczepan prawdopodobnie był na tej dyskotece, ale żebym potwierdził na 100%, czy go widziałem, czy nie, też nie pamiętam, bo nie chciałbym pomylić to z innymi dyskotekami, na które oni przychodzili. Ale zna pan go? Szczepana tak. Też ze straży, z tego OSP. Wtedy pan był razem z nim w straży? Oni byli w straży w takiej młodzieżówce, ja już byłem w grupie, która jeździła do pożarów. No przychodził tam, to się tak znało się z bramy. Chodziło o to, że w Laskowicach na wiosce była tak zwana ławka, to się siedziało na bramie do PGR-u. Na ławce przy bramie do PGR-u i tam się młodzież spotykała, no to ja też przychodziłem na dyskoteki do Goku, to stamtąd ich znam, znaczy tego Szczepana, jego siostra też była udzielającym się członkiem w ochotniczej straży i wiem, który to jest, bynajmniej kojarzę. Bogdan Kozłowski. To też taki charakter jak ja, młodszy ode mnie, znamy się, też tak samo z bramy, może nie z OSP, bo on raczej nie pamiętał, żeby był z OSP, ale z tego, że to byli chłopaki z Jelcza, z Laskowic z wioski. Czy był na dyskotece? Z tych wszystkich przeczytanych raportów, to wychodzi, że był, ale czy ja go widziałem, nie pamiętam. A z jakich raportów wynika to? No bo nieraz było czytane i opowiadane, czy chłopaki z policji mi przeczytali moje kiedyś tam zeznania, pokazywali zdjęcie, czy ta osoba była na dyskotece, czy nie była. No teraz mi jest ciężko powiedzieć, czy on był, czy nie był, ale bynajmniej chodził tam na tę dyskotekę. Ale jacy chłopacy z policji panu czytali zeznania? No nawet ostatnio przecież to widziałem zdjęcia i czytali mi te zeznania, które kiedyś gdzieś tam składałem, co nie? Marcin... Nie kojarzę. Maciej Mikołajczyk lub Mikołajczyk. Też nie kojarzę. Musiałbym zdjęcia zobaczyć. Anna Kołowska. Nie. Bożena Kołowska. Bożena Kołowska. Właśnie byłem, o teraz mi się przypomniało nazwisko. Byłem z jej siostrą, z tą Dorotą Kołowską. W ten czas ona jechała ze mną w samochodzie, jak miałem to zdarzenie w Miłoszycach. Bożenę znamy z zawodów OSP. To była taka koleżanka, którą na zawodach gdzieś tam zapoznałem i jeździło się do Chrząstawy. No jeździło się do koleżanek do Chrząstawy. No i tak właśnie też poznałem Dorotę, bo to była jej siostra, a no na jednym podwórku żeśmy rozmawiali, prawda? Grzegorz Lech. Jak? Bawa Lech. Czy zna pan kogoś o nazwisku? Mówi mi nazwisko, ale to mi jest... Nie pamiętam, nie chcę bym skłamać. Ireneusz.
Ireneusz. A nie wiem, Ireneusz to był, Irek to był ten DJ. Ale czy on ma uczniów? Ja nie wiem. A co pan mówi nazwisko uczniów? Z czym pan to kojarzy? Coś mi mówi, ale ciężko mi powiedzieć. Nie wiem. A pamięta pan, czy na tą dyskotece pana kolega Paweł Leandrowicz szedł sam, czy z jakimiś osobami towarzyszącymi? Znaczy, no zawsze byliśmy sami, ale zawsze razem przyjeżdżaliśmy na tę dyskotekę. Ale pamiętam, że przychodziły też osoby znajome, które... On jest też akurat z tej wioski, co nie? To znaczy z której wioski? No z tej, gdzie są Szczepan i tam ten drugi, już nie pamiętam. Z tej bramy, z tej grupy bramy, z tej grupy chłopaków z OSP. I no to jak przychodzili, no to żeśmy tam rozmawiali, czy nawet stali koło mnie w szatni, czy ja podeszłem do stolika, jak siedzieli, chwilę usiadłem porozmawiać. No to jest małe pomieszczenie, to jest człowiek... Dobrze, mówi pan o małym pomieszczeniu. A jak w ogóle wyglądała ta dyskoteka Alcatraz? Dyskoteka była wiejska sala ze sceną, bar wchodząc po lewej stronie, szatnia przy wejściu po prawej stronie, po lewej stronie było magazyn taki. To pamiętam, że w nocy sylwestrową żeśmy poszli do tego magazynu, ale ja nie pamiętam kto. Chyba ja, Paweł. Był ktoś tam jeszcze, ale nie pamiętam, czy to była ta dziewczyna, która sprzedawała w barze. No to jest zabawa, no to żeśmy nie pamiętam, czy my tam szampana pili, czy piwo. Na tym zapleczu, prawda? Czy na tym zapleczu były też przechowywane rzeczy, które, artykuły spożywcze, które były sprzedawane w barze? Nie pamiętam. A kto miał dostęp do tego pomieszczenia? Szef miał klucze, co nie? Szef miał klucze? Czy ten pomieszczenie nie było zamykane? Nie, mi się wydaje, że one nie były zamykane, one po prostu, żeśmy, ja nie wiem, no, było hasło, żeby coś przynieść z magazynu, jakieś soki czy napoje, co nie? No to wchodziłem, brałem i wychodziłem. Nie było z tym żadnego. Jak duże pomieszczenie było? Nie pamiętam, ale no tak jak bym zamknął oczy i sobie to widział, proszę. No to nawet po sali to było szerokości, powiedzmy, szczelam teraz 5 metrów i w tą stronę 3 metry czy 2 metry. No to też nie było jakieś duże, bo to była ta część, która była wydzielona na wejście i na szatnię. Powiedzmy to dopisać. To było pomieszczenie zamykane na klucz, tak? Nie pamiętam, czy on je zamykał na klucz, ale no jeżeli był magazyn i nie był ogólnie dostępny, to tak to by wszyscy tam chodzili, co nie? To podejrzewam, że był zamykany na klucz. Jak to się stało, że my żeśmy... Wiem, że było tak, że po coś nas tam wysłali, po coś. Czy to było po napoje? A no to jak już było, żeśmy byli tam w środku, to z tego co pamiętam, no było noc sylwestrowa, ja nie pamiętam, czy to było o 12 w nocy, czy jak, że żeśmy wypili tam. Też nie pamiętam, czy to było piwo, czy szampan, na pewno nie było tam alkoholu, bo trzeba było no do rana jakoś wysiedzieć, co nie? To było jedyne pomieszczenie tam, gdzie znaczy, które były zamykane na klucz? Tam, czy były jeszcze jakieś inne pomieszczenia? Były jakieś pomieszczenia chyba jeszcze za sceną, ale ja tam nie chodziłem, to nie wiem. Czy pan tego wieczoru stał za barem także? Czy stałem za barem? Czy stałem za barem, nie pamiętam, ale na pewno byłem za barem. Na pewno byłem za barem, bo wchodziłem pomagać. Było tak duża ilość osób, że oni tam nie ogarniali. A pamięta pan, kto tego wieczoru 96 roku Sylwestra stał za barem?
Prawdopodobnie to barmanka, bo ona była praktycznie zawsze. Bardzo miła osoba, nie pamiętam też, jak już ma na imię. Kiedyś żeśmy z panem Remiduszem ustalili, jak ona ten, ale już zapomniałem, bo mi to... nie myślę w ogóle o tym, nie przywiązuję uwagi, bo to, no to, co tam się stało, to było coś tragicznego i nie chciałbym naprawdę być z tym w ogóle powiązany i starałem się nawet o tym nie myśleć. Proszę mi powiedzieć, czy w czasie tego Sylwestra pamięta pan, gdzie były usytuowane toalety? Dla was, jak i dla osób korzystających z dyskoteki. Wydaje mi się, że toalety były na zewnątrz. Ale, bo nawet tak jak teraz kojarzę tą salę, to ja nie kojarzę, żeby była toaleta tam, co nie? Podejrzewam, że toaleta była na zewnątrz. A facet jak facet. Proszę poczekać. Dobrze, proszę mi powiedzieć, czy pan w czasie dyskoteki, pan albo pan Paweł Lach, robiliście obchody dyskoteki, czy coś się nie dzieje w jego pobliżu, dyskoteki? Raczej nie, raczej było coś takiego, tylko nie wiem, czy to było na tej dyskotece sylwestrowej, że była jakaś tam zadyma, szarpanina za dyskoteką, ale czy to było w tą noc sylwestrową? I wiem, że żeśmy tam chodzili, ale czy tam doszło do jakiegoś szarpaniny, czy ten... A proszę mi powiedzieć, czy pan pamięta, czy wy mieliście w ogóle jakiś zakres, nazwijmy to, obowiązków ze strony właściciela dyskoteki w Miłoszycach? Nie, on nam, tak jak wspominałem szybciej, on nam dał te kurtki, bo znalazł sobie darmową siłę roboczą, chłopaków, którzy chcą się pokazać przed rówieśnikami, co oni, ochraniarze. My za to żadnych pieniędzy nie dostawali, jedynie co, mieliśmy tylko dostęp do baru, ale w sensie takim, że można było sobie wziąć kole, czy tam jedno piwo, czy jakieś chipsy, co nie? No i to tak jak wspominałem szybciej, no, był człowiek młody, głupi i chciał pokazać, że on wielki jest ochraniarz, że nie wiem. Dzisiaj bym na to nie poszedł, no, ale to było ileś tam lat temu. A pytanie, proszę mi powiedzieć, czy pan tego wieczoru, jeżeli pan to pamięta, czy pan pił alkohol? Czy piłem alkohol? Podejrzewam, że spożywałem alkohol, te piwo i tego szampana na pewno, ale czy spożywałem alkohol do takiego stopnia, żeby być pijanym, to raczej nie. Nie. Czy na innych dyskotekach, gdzie był pan tym ochroniarzem, spożyło pan alkohol? Czy na innych dyskotekach? Zawsze było tak, że jak się przychodziło, czy tam na przykład pod koniec dyskoteki, to już można było sobie poprosić, to nalali tam piwot. No. Jakby pan był w stanie powiedzieć, ile razy pan był ochroniarzem na tej dyskotece? W ogóle? Nie pamiętam, jak długo ta dyskoteka trwała, ale praktycznie od samego początku tej dyskoteki sprzedawałem tam bilety, bo z tym ochroniarzem to jest takie dużo powiedziane, że to było takie powiedziane przez panią Krystowatą, że ochroniarz z dyskoteki w Miłoszycach, prawda? Ale tam bardziej byłem, miałem tą kurtkę ochroniarza. Czasami bywało, że czasami, nawet co praktycznie była zadyma, to brałem w tym udział, bo musiałem tych ludzi rozgonić. Czy... Jeszcze raz proszę o pytanie, bo ja odpowiadam, ale ten. Pytałem się pana, ile razy pan mógł ile razy byłem na tej dyskotece? Ile pan pamięta? Z tym się wiąże kolejne pytanie, które za chwilę panu zadam. Powiem szczerze, że... No i z tego, co ja kojarzę, to praktycznie od samego początku. A jak długo to trwało, wydaje mi się, że długo tam pojeździłem, co nie, na tą dyskotekę. Przychodziły na tą dyskotekę stali... Przychodziły na tą dyskotekę stali klienci, ci sami? Przeważnie. Rozpoznawał pan tych ludzi? Tak, przeważnie tak. Nazwiskami nie znałem, ale było też, przepraszam, było też dużo ludzi z Miłoszyc, którzy przychodzili
Czy zawsze z nimi jakiś tam był problem? Popili, pobawili się i odchodzili. Ale no, jeżeli chodzi, czy to były osoby stałe, to bym powiedział, że tak. Jest pan w stanie wymienić jakieś nazwisko, albo imię, albo jakąś ksywę miejscową? Tych z Miłoszyc nie. Bo padło nazwisko Dawidowicz przez panią Krysowatą. Dzisiaj myśląc o tym wszystkim, w jakiej jest sytuacji i patrząc na perspektywę tego wszystkiego, wydaje mi się, że ona była na tyle cwana, że ona tak nam manipulowała, że że to nazwisko utkwiło w głowie i stąd je pamiętam, ale czy widziałem ich? Znałem to ze szkoły. Nawet ostatnio u mnie, u sąsiada, jeden z tych starszych, jeżeli mówimy o tym szczepcu, nie? Robił dach i rozmawiałem z nim nawet, co nie? O tym wszystkim, że ten, no, o tym wszystkim. Rozmawialiśmy o tym, że było coś takiego, że człowiek miał problemy przez to i w ogóle, prawda? A kiedy to było? Kiedy pan na ten temat z nim rozmawiał? Powiedzmy z pół roku temu. Coś koło tego, co nie? I tak jak mówię, no nazwisko, chociaż tam jest jeszcze jedno nazwisko, bo nawet na tą chwilę widzę jedną osobę, ale jakby pan mi podał dwa nazwiska, to mógłbym jedno i drugie do niej podpiąć, bo ja do końca nie znałem ludzi tak, żeby... znałem ludzi z twarzy. Może mnie z nazwiska znali, ale ja ich po nazwiskach nie znałem, szybciej po ksywie albo po prostu no w ten sposób. Panie Bosiura, nazwisko Łabędowicz panu mówi? O właśnie. I to mogę pomylić z Dawidem. Może być, że to był, że było dużo gadane na temat Łabędowicz, a nie Łabędowicz. Bo z tego, co oni tam, pani Krysowata i policjanci, oni mieli podejrzenie pana Łabędowicza o zrobienie tego morderstwa, ale i tak to wszystko szło w tym kierunku. I też dużo było rozmowy, że dużo powie, na przykład pan Kwiatkowski, ojciec nie Marysi, Małgosi, on mi mówił, nawet wpierał, że ja bronię tego Łabędowicza, nie? Gdzie w ogóle, nie wiem, tych Łabędowiczów jest tyle samo, co Kowalskich. Może być, że on przychodził często na tą dyskotekę, ja go znałem z twarzy, ale żebym go znał, że tak, to jest pan X i on na pewno był, to nie dam sobie głowy obciąć, co nie? Ja mniej więcej nazwiskami i tym wszystkim kojarzę co z czym, ale Nie chciałbym, no jesteśmy, ja już wylądowałem w prokuraturze, nie wiem przez co, czy przez te zeznania, czy przez to, że wolę powiedzieć nie pamiętam, nie wiem, niż mówić, że tak był ten gościu, a nie mam 100% pewności co do tej osoby. A niech pan powie, czy pan gdzieś wychodził poza budynek dyskoteki, czy gdzieś się pan przemieszczał, wchodził na inne posesje? Znaczy, prawdopodobnie, tylko nie wiem, czy to było na dyskotece tej, sylwestrowej, czy to było na dyskotece szybciej. Było coś takiego, że było zgłoszenie na bramce, że jest jakaś tam wiatyka za salą. No i żeśmy poszli tam zobaczyć. Ja pamiętam, ja, Paweł, nie pamiętam, czy Paweł, poszliśmy tam w paru. Ale nic tam nie było z tego, co mi się, z tego, co ja pamiętam, że tam nie bynajmniej ja się nie tłukam gdzieś tam za jakąś salą, nie?
nie kojarzę tego. Wiem, że coś, tak jak pan prokurator zapytał się mnie, czy chodziłem, wiem, że coś było, że, czy, bo pan prokurator się zapytał, czy ktoś tam kazał wyjść, coś tam sprawdzić. Prawdopodobnie tak mogło być, że żeśmy wychodzili i żeśmy zrobili ten tak zwany obchód, co nie? Ale obchodu też nie zrobi tak, bo tam jest obok świetlicy jest zbiornik wodny. I nie przejdziesz tak dookoła. To się wychodziło tylko tutaj za salę i się wracało, prawda? Także to nie był obchód. Bo to... pan pewnie później z doniesień medialnych wie, gdzie leżała Małgosia, tak? Znaczy wiem to z telewizji i ze zdjęć, które mi pokazywała i mówiła pani... Krysowa. Mogę sobie zapisać jej nazwisko na rękę, bo ja zapominam. Nie, mam to pouczenie swoje, może pan sobie wpisać. Dobrze? Proszę, Krysowa. No to pytanie jest proste. Czy tam pan był? W miejscu morderstwa? Nie. Krysowa. Ale w ogóle na tej posesji czy pan był? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu tam nie byłem. Nieraz przyjeżdżając koło tego, bo wiem, że to się stało od strony tamtej drugiej, że gdzieś on tam, zresztą nie wiem tak naprawdę, ale tam widziałem, chyba to tam jest krzyż postawiony nawet. Już nawet nie pamiętam. Zawsze jadę, zawsze mi się to przypomina, zawsze jakoś tak, no że to się stało, też czuję sam do siebie jakiś tam żal, że to się stało na tej dyskotece, tak jak pan Kwiatkowski mi powiedział, no ale Norbert, ty tam byłeś ochroniarzem. No ale trzeba to zrozumieć, że ja byłem ochroniarzem, pseudo ochroniarzem w środku, prawda? To czemu pan czuje żal? Czemu czuję żal? Bo jednak jakby nie było, to był tato, którego znałem. A dwa, ja wykonuję zawód straży. Uratowałem nie jedną osobę. Wynosiłem ludzi z płonących budynków. Wyciągałem z wypadków. Reanimowałem. Więc to gdzieś w człowieku siedzi i no i jednak jak wiemy, że powstało tam zrobione takie morderstwo z pełnym okrucieństwem, no to boli. Od środka, co nie? Nieraz leżałem i sobie myślałem na łóżku, kurde, człowiek jestem, tyle razy był przysłuchiwany, nawet z żoną na ten temat często rozmawiamy. No szkoda nam jest tej Małgosi, szkoda nam jest tej całej rodziny. Mi się wydaje, że mój charakter i moja osobowość i moje... Na dzisiaj czytając to, co tu zostałem, to przeczytałem pierwsze trzy linijki i odechciało mi się tego czytać. Bo, no nie wiem, kurwa, no ja przysięgam na Pana Boga, ja tego nie zrobiłem. Ja tam nie byłem, ja bym muchy nie skrzywdził. Fakt, że człowiek kiedyś był jakimś tam rozrabiaką, bijatykiem, ale... No powiedzmy się szczerze, ja mam 15 lat służby. Ogromne doświadczenie. Jakbym był taki, to bym nie trafił w takie miejsce, żeby nieść pomoc ludziom. Ja jestem w stanie swoje życie poświęcić, żeby drugą osobę uratować. I to niejednokrotnie udowodniłem. Nie. Nie wiem, bo to ja nie wiem, czy ja dobrze przeczytałem, czy jak, ale... Ja rozumiem, że jest to oskarżone o zgwałcenie tej Małgosi. Nie wiem, może ja to źle, może ja to źle rozumuję, ale nie wiem, czy rozmawiamy tak tutaj, żeby wykryć tych sprawców i tych, którzy mataczyli w tej całej sprawie, czy ja jestem oskarżony, że ja ją zgwałciłem, gdzie ja naprawdę nie zrobiłem takiej rzeczy nigdy. I nie zrobiłem. A dlaczego ma pan takie poczucie winy?
winy, żalu, że aż... To znaczy poczucie winy, żalu, no... Taki... Po 21... Znaczy żalu. Nie, cały czas myślałem o tym, że tamta dziewczyna zginęła, że... No nie wiem, może to, że znałem jej tatę, że później miałem też przez to wszystko jakieś tam niepotrzebne problemy i groźby i to, co się wydarzyło. No, żeby nie był może tak mocno związany z tą sprawą, nie byłoby mojej sprawy w tej sprawie, to może człowiek by tak inaczej na to patrzył, ale no jednak też gdzieś jestem tu ujęty i stąd no... No szkoda mi tej rodziny i żałuję też, że coś takiego mogło w ogóle wydarzyć się tam. No ale no mówię, ja bynajmniej i ci chłopaki, co... Ja bynajmniej, powiem w ten sposób, nie mogłem jej ochronić, żeby... Skąd ja miałem wiedzieć, że oni gdzieś tam prowadzą ją na gwałt czy coś, co nie? Ja byłem w środku, no mówię, no to było tak dużo ludzi. Zresztą... Nie wiem, ja po prostu ja aż w to nie wierzę. Powiem szczerze, nie wierzę totalnie. Zaczynam... Fajnie, bowiem oglądając z panami program, wiem, że żeście pomogli wyjść chłopakowi z tego, gdzie siedział niewinnie. Podziwiam pana Remidusza za taką pracę, ale jestem w szoku, że ja tu siedzę, bo naprawdę proszę mi uwierzyć, ja nie mataczę. Może tam jakieś któreś zeznań mogą mi się mylić, mogę nie pamiętać, mogą mi nazwiskami po prostu inaczej to iść, ale... No ale skąd pana takie poczucie winy, skoro był pan, jak sam pan to powiedział, takim quasi ochroniarzem? To znaczy poczucie winy, no... Nie miał pan obowiązku rozglądania się w imieniu... Nie takie jak poczucie winy, jak... No zginął ktoś, zginęła osoba, co nie? I... Tym bardziej z takim szczególnym okrucieństwem. No i gdzieś to w głowie siedzi, że zginęła, że w tęczach z Miłoszycach, że byłem często przysłuchiwany w tej sprawie, że były dodatkowe problemy. I, no i też znałem jej rodziców, przecież po tym całym zajściu, jak byłem u nich, to i rozmawiałem z tatą, rozmawiałem z mamą i pani Krysowata to wszystko prowadziła, ciągła. No i tak szkoda mi ich trochę, tym bardziej, że znałem tego pana Kwiatkowskiego nawet szybciej, co nie? A to pan do nich poszedł, czy oni pana poszli? Nie, oni do mnie, pani Kwiatko, pani ta... No. Krysowata poprosiła mnie, żebym przyszedł tam do nich. Do domu, na porozmawiać z rodzicami. A dlaczego na tym zależało dziennikarce? No bo chcieli ustalić mniej więcej, kto to był. No i samo to, no Norbi jest ochroniarzem w tej sali. Norberta znam, jego ojca znam. Wezmę, pogadamy w pokoju, porozmawiamy. Proszę pana, na tej dyskotece poznał pan jakąś dziewczynę, albo spotkał jakąś dziewczynę, z którą pan się bawił? Bo wcześniej mówił pan, że pan się nie bawił, bo nie miał pan czasu się bawić, no ale tak dopytuję może, czy kogoś pan spotkał. Nie, no na pewno z niejedną dziewczyną tam się rozmawiało i żartowało, ale nie tak, żeby dochodziło do zabawy, do tańców, czy gdzieś tam siedzenie przy stoliku. No raczej nie. To precyzując, tańczył pan podczas tej dyskoteki? Ja nie pamiętam, żebym tańczył w tej dyskoteki. A powiedział pan, że pił pan szampan. A skąd był ten szampan? Tam na magazynie w ten czas był szampan. Ja nie pamiętam, czy to był szampan, czy to było piwo, ale wydaje mi się, że szampan. No to tam żeśmy wypili, no to nawet taką ilość, którą się wypiło, powiedzmy, to człowiek nie był na tyle pijany i stracił kontakt z rzeczywistością, żeby mógł
żeby mógł tego nie pamiętać i... A proszę mi powiedzieć, czy pan na tą dyskotekę przyniósł jakiś swój alkohol? Nie. A na innych dyskotekach, kiedy pan był tym ochroniarzem, czy pan przynosił swój alkohol? Nie. Nie, bo to człowiek był młody i jeszcze w ten czas tak tego alkoholu nie pił. Co nie? Wypił piwo, bo wszyscy pili piwo, no to i wypił. Ale tak, żebym ten, żebym to nie. Pamięta pan moment, kiedy mamy już nowy rok, 97 roku? Jak przebiegało te składanie życzeń? Co pan wtedy robił? Pamięta pan? Gdzie pan wtedy był? Jak był jak nowy rok, jak był nowy rok? No to przed salą żeśmy stali, bo tam ludzie powychodzili na dwór. Ja byłem albo w szatni, albo... Bo szatnia, a drzwi wejściowe to jest praktycznie jedno pomieszczenie, co nie? Byłem tam i poruszając się do ulicy i z powrotem do świetlicy, to tam jest 2 metry. Działo się coś szczególnego w czasie składania tych wyjaśnień? Boże, przepraszam, składania sobie życzeń noworocznych? Ja nie kojarzę. Naprawdę, nie pamiętam. No, na pewno, jeżeli to były życzenia noworoczne, no to każdy z każdym się uściskiwał i składał sobie życzenia, ale czy coś jakiegoś się tam wydarzyło? Wydaje mi się, że nie. A w którym momencie mówi pan, że widział pan, jak ktoś zabiera tą dziewczynę? Właśnie ja nie wiem. Przedstawiając się jako kuzyn czy brat. Nie chciałbym skłamać, ale mi się... No na pewno to już było ciemno. Mi się wydaje, że to była godzina... Nie wiem, w pół do drugiej bym strzelił. Ale to strzelam. No bo logiczne, ktoś przychodzi na dyskotekę, no to... przychodzi, żeby się bawić, jest to noc sylwestrowa, to nie będzie wychodził o 11 już do domu, prawda? Przeważnie każdy czeka na tą godzinę 12. Może to być, że było zaraz po 12, a może to być, że było troszkę później. Nie wiem. Nie pamiętam teraz. I to była jedna osoba? Ale jedna osoba w sensie, że podeszła i ona chciała tak. Wiem, że było tak, że... Tylko to mówię, to wszystko, to plus to, co było ustalone przez panią kresowatą, która mi mówiła, czy była taka też sytuacja, to podejrzewam, ja to wszystko razem... A nie, niech pan powie to, co pan widział, a nie co pan usłyszał. Czy to... mi się wydaje, że tam były i dziewczyny. Nie wiem, czy to te, które z nią przyszły na dyskotekę. I czy tam był jeden, tam było dużo osób na zewnątrz. Nie powiem. Jak to... Czy oni, czy ta osoba, bo pewnie panu chodzi o to, czy ta osoba, która przyszła po Małgosie, to było parę osób, czy jedna, tak? Nie wiem. Nie wiem, ciężko mi jest teraz powiedzieć. A żeby doprecyzować, pan to widział? Znaczy, było coś takiego, że padło hasło, że ktoś zabiera dziewczynę. Tylko teraz, czy ja o tym się dowiedziałem po... jak już było robione ta od pani kresowatej, bo ona mi to też tak tłumaczyła, czy byłem pewny już w tym momencie, czy to usłyszałem, że przychodzi po nią kuzyn, czy tam kolega, czy kto tam, czy brat przy sali. Wiem, że taki incydent jakiś tam było coś takiego, ale nie pamiętam. Ale nie pamiętam tego. Proszę pana, a znał pan Ireneusza Matuszaka? Nie. Z twarzy, z tego co widziałem tutaj po zdjęciach, to powinienem go kojarzyć z twarzy, ale na pewno nie znałem takiej osoby. A czy pan wie, że pana kolega Paweł Orzeński go znał? Paweł mieszkał blisko Pieka. Jest to możliwe, że go znał. Nawet dowiedziałem się ostatnio, że jest takie jedno zdjęcie,
Ja ich zawsze uważałem tych ze zdjęcia, tych chłopaków. Podejrzewam, że tamten, tak jak żeśmy rozmawiali, był prawdopodobnie ten Matusiak, czy jakąś to nazywa. Ja ich z widzenia znam. Z widzenia, że ich widziałem często w Laskowicach i ten. Ale żebym ja z nimi rozmawiał, czy ten, raczej nie, to nie była grupa osób, z którymi utrzymywałem koleżeństwo, kontakt i tam. A widział pan go podczas dyskoteki? Nie pamiętam. A proszę mi powiedzieć, czy pan był także ochroniarzem na innych dyskotekach organizowanych w Wielczu? Tak. Proszę powiedzieć, gdzie był. Była dyskoteka... To kończę. Była dyskoteka w Laskowicach, w Wielczu. I tam po tej dyskotece, ja już nie pamiętam, czy to było pierwsze, czy drugie, ale chyba Alcatraz był pierwszy. Tam po tej dyskotece też pracowałem, może nie jako ochroniarz, ale też pomagałem właśnie w biletach, pomagałem za barem, ale tam już szef płacił, co nie? Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy na tej dyskotece pojawiał się właśnie ten Ireneusz Matuszak? Na tej dyskotece, ale w tej drugiej? Tak, tej drugiej. Ja nie wiem, bo ja tak powiem szczerze, nie kojarzę. Czy na tej drugiej dyskotece też pan pracował razem z panem Pawłem Morawskim? Nie pamiętam. Paweł chyba tam już nie robił. Ja robiłem na pewno sam. A czy Paweł już tam robił? Może kiedy od czasu do czasu go brałem, żeby poszedł tam na pomoc. Ale nie pamiętam. A czy na tej innej dyskotece, jak rozumiem, one były przed Miłoszycami czy po Miłoszycach? Mówię o Sylwestrze oczywiście. To było... Czy to było po tym morderstwie, po tym? Tak. Pan pracował tam przed Sylwestrem 96 roku w Miłoszycach, czy po? Mi się wydaje, że przed, bo... Ale nie jestem pewny, prawda? Z tego powodu, że po... To jest jeszcze wyjęto? No bo ja później się zaciągnąłem do wojska. A czy na tej wcześniejszej dyskotece widywał pan Małgorzatę Kwiatkowską? Nie. Ja nie kojarzę, żebym ją widział szybciej, co nie? Okay. Mam do pana jeszcze jedno pytanie. Czy był pan świadkiem, aby nad ranem po zabawie sylwestrowej rodzice przyjechali pod salę i szukali Małgosi? Czy wtedy pan się z nimi widział? Nie, na pewno nie. A czy pan wie coś na ten temat, że... Znaczy ja słyszałem z mediów, że rodzice tam chodzili, szukali dziecka swojego, no bo ponoć poszła na dyskotekę do Miłoszyc, co nie? Ale ja nie kojarzę, przynajmniej tak długo bym nie siedział do rana, żeby spotkać rodziców. Co nie? A do której pan był na tej dyskotece? Nie wiem. A do samego końca, czy wcześniej? Nie, do końca dyskoteki na pewno byłem. A jak pan wrócił do domu, pamięta pan? Jak ja wróciłem do domu? No to ja wracałem, prawdopodobnie był ze mną Paweł, bo żeśmy razem zawsze wszędzie jeździli. Teraz nie pamiętam, jak to ja wróciłem. Nigdy nie myślałem o tym. A jak wracaliście zawsze? Rowerami. A tego dnia też pan miał rower? No z buta. Chyba nie. Nie kojarzę. A jak przyjeżdżaliście rowerami, to gdzie te rowery zostawialiście? Rowerami, jak się przyjeżdżali, to one były... Nie wiem. Gdzie my byśmy te rowery chowali? Nie pamiętam. Ale wydaje mi się, że zawsze, no jak ten, to wdawaliśmy do szatni. Z tego, co ja kojarzę. No a jak pan nie przyjechał rowerem, to czym pan wracał? No żeśmy szli z buta. Z Miłoszyc do Laskowic jest niedaleko. Pan wtedy mieszkał przy Wielczu Laskowicach gdzie? Na ulicy Hirschfelda. Czyli? Koło PKP. Mniej więcej jaka jest odległość między dyskoteką Alcatraz a miejscem pana zamieszkania? 2 kilometry? Może troszkę więcej? No nie wiem ile jest tak, może bym to zliczył. Okej, w tym miejscu o godzinie 9:31 zarządzono przerwę. W celu skorzystania z toalety. Okej.
Wyłączałem przed nagrywaniem.